Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2263 odcinka powieści radiowej Jeziorana. Ale idzie to koncertowo grać, Jurgiany. No ja jestem artystą odrodzenia i od siedmiu boleści. O, humor, satyra. Daj, dziadek, teraz ja zagram. Puść mnie. Czekaj, najpierw ja zaśpiewam kawałek tej kolędy, a ty to spróbujesz potem zagrać na tej swojej elektronice, no. No, Jolka, pomóż mi. Jeżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Stop. No, nie. Teraz to Mateuszek niech nam to zagra na tych klawiszach. No, potrafisz powtórzyć tę melodię? No. Dobrze, synuś, dobrze. Ty widzisz, jaki on ma słuch? A wiesz po kim? No. O mnie. To rodzinne. U nas w rodzinie to zawsze pierwszy potomek był strasznie seriozny. I od razu było wiadomo, że to będzie następca ojca rodziny. Jak u nas Stefan. To niby u nas jak Paulina, tak? Jasne, że obejmie władzę po tobie. Aha. A ten następny to jest pędziwiatr. Ale za to ma talent do muzyki i do babek. Ty jaki babek? Nie słuchaj, co tam Edzik plecie. Lepiej by go Edzik trochę więcej przyuczył do tych klawiszy. Jak sobie pomyślę, że pani Sławka wydała ponad 200 zł na ten prezent urodzinowy, dla niego to aż mi głupio. No to chodź, Mikrusie, zagramy. Ja nie chcę już teraz grać. Ja chcę zapalić zimny ogień na choince. Mowy nie ma. Oddaj te zapałki. Mateusz, wczoraj omal nie podpaliłeś choinki. Ja ten jeden zapalę. Przyjdzie czas. Wieczorem przyjdzie czas. Jak będzie zmrok, to sobie wszyscy usiądziemy tu w pokoju, zaśpiewamy sobie kolędy, a ty sobie wtedy zapalisz te zimne ognie, dobrze? Ja chcę teraz. Mateusz, teraz to włóż kurteczkę i idź nasypać ziarna do karmnika dla ptaszków. No dostałeś wczoraj pod drzewko karmnik, co ci tatuś zrobił. To teraz zadbaj o ptaszki. No już. Ale potem zapalasz innego ognia. Potem. Ale to uparte jest, no. Pewnie też to ma po Edziku, co? No, będzie z tego prawdziwy mężczyzna. A prawdziwy mężczyzna to taki, co jak zrobi głupstwo, to zaraz dwa razy powtórzy. Ale fakt faktem, że mały ma słuch. A teraz takie czasy, że jedni mają słuch, a drudzy podsłuch. Ale jak dostał ten cały syntezator, to więcej przy nim siedzi jak przy telewizji. A pani Sławka mówiła, że jak się ma 6 lat, to jest najlepsza pora, żeby inwestować w rozwój dziecka. A Adaś nie chce o tym słyszeć, żeby go tam, nie wiem, zapisać do ogniska muzycznego, bo kto go tam będzie woził? Właściwie to gdzie Adam teraz pojechał? Bo ledwie, że wróciliśmy z kościoła na 2 raty, a on się zawinął i gdzieś odpalił rakietę. No, bo przecież nie ma wszystkich, co mieli być, nie? Po Sławkę pojechał? No, tak, to znaczy, no, nie tylko. To po kogo? Do Klimontowic pojechał, no. Ja go poprosiłam. Ale o co? No, tylko niech Edzik głośno nie mówi ani przy mamusi, ani przy tatusiu, dobrze? Bo ja Adasia poprosiłam, żeby podskoczył do Justki i przywiózł ją tutaj razem z dzieciakami. A i z Zenkiem, co? No, to już zależy od Justki. No, bo jak nie będzie go chciała zostawić, to... A co? Przytarga go ze sobą tutaj? To przecież Stefan go za próg nie wpuści. Cicho. Będzie jak będzie. To w końcu jest dzisiaj radosne święto i... O, Adaś może dzwoni. Co, chce coś zapowiedzieć, co? Halo? Halo? Słucha, halo? No, dobrze. Dobrze, że dzwonisz. Adaś? A nie. To Maryśka dzwoni z Włocławka. A. Słucham. Dziękuję za życzenia i za pamięć, ale wolałbym, żebyś była tutaj, no. Dobra, przekażę całej rodzince życzenia. Pa. Mateuszek chciał zapałki, żeby zimne ognie podpalać, ale mu nie dałam. I dobrze mamusia zrobiła, bo jeszcze by drzewko podpalił. Edek przed chwilą telefon dostał. Od kogo? Chyba nie ze straży, żeby do ognia jechał. Od Maryśki. Wróciła? No przecież mówię mamusi, że telefon dostał z Włocławka.
Ale i tak szczęśliwy, że ona o nim sobie przypomniała i życzenia mu składa. No, bo on też się na starość dorobił pustego domu. Stasiek ma służbę we święta, a tamta znów razem z bocianami stąd odleciała i siedzi u tej Renaty. A Edek wciąż pomstuje, że to przez Wandę. A pomyślę, co on by robił bez tej Wandy. Zawsze na nią psioczy, niby że to przez nią Maryśka w domu nie mogła wytrzymać, ale przecież to w końcu naturalne, że młodych w świat kusi. Oj, czy mi się ten bigos nie przypalił, aby... A co ja mogę pomóc mamusi? Weź, Jocia, weź wyjmij z lodówki te sałatki, co z Wigilii zostały. Mamusia już bigos odgrzewa, a gdzie ta gęś z jabłkami, co miała przynieść na obiad pani Wanda? To ona wymyśliła tę gęś z jabłkami. Wanda się chwaliła, że ma specjalnie odłożone na to renety, a tu jej nie widać. Wysłałam do niej Paulinkę, żeby pomogła jej to przytaskać. No bo lada chwila. Adam może przywieźć Sławka, a tu nic nie naszykowane. A ja nie wiem, czy nie trzeba będzie pożyczyć talerzy od Wandy. Jak Adaś wróci, to go wyślę. A gdzie on utknął? Przecież pojechał zaraz, jak nas z kościoła przywiózł. O matko, nie, czy Sławka się źle nie poczuła? Chyba nie. Chyba nie, jemu chyba przez co innego tak zeszło. Poproszę Edka, niech zadzwoni z tej komórki do Adasia, co z nim? Nie. Mamusia, poczeka, po co dzwonić do Adasia? No, chcę wiedzieć, na którą będą. Przecież już dobrą godzinę go nie ma, do Sławki to w 15 minut by obrócił. No tak, tylko że on miał jeszcze coś do załatwienia. A niby co? No jeszcze miał gdzieś zajrzeć. No, a co ci tak oczy latają, Jolcia? Jolcia, ukrywasz coś przede mną? No powiedz. No co, mamusia, no to... To i tak się nie da ukryć. A co się stało? No mówże. No może nie warto mówić nawet, no. No bo ja nie wiem, czym to się skończy. Matko Boska, znowu coś się dzieje. Niech się mamusia uspokoi, nic takiego. To znaczy, nic się nie dzieje, tylko... Tylko co? No dobrze, no przyznam się. Do czego, Jolcia? Ty masz taką minę, jakbyś coś złego zrobiła. Skłamałam. Ale o czym ty? No to było kłamstwo, co kazałam Adasiowi Justce powiedzieć, bo to ja powiedziałam mu, żeby zajechał do Justki. I żeby powiedział, że... żeby powiedział, że mamusia i że cała rodzina, że rodzina każe jej się pokazać na święta. No to jest przecież kłamstwo, nie? No bo nikt mnie tego nie powiedział. Ale ja sobie pomyślałam, że ona już dawno tu nie była z dzieciakami, a to są przecież święta i dobrze być z kimś bliskim, prawda? No, pewnie tak. Mamusia nie jest zła, co? Że tak nakręciłam sprawę? No co ty, Jolcia? Nie, zaraz. A jak ona nie będzie chciała sama przyjechać, to co będzie? No, ja nie wiem. No a jak ona go ze sobą zabierze? No co, nic nie mówisz? No bo co mam powiedzieć, no? W końcu to, no co, no to było, nie było, to jest jej mąż. To może być, że będzie go chciała tutaj zabrać. Dzisiaj? Matko. Tylko póki co nie wygadaj się przy ojcu. Przecież jak on słyszy tylko to imię Zenek, to aż się trzęsie ze złości. Wiesz, chyba że on i do Justki ma żal, odkąd się dowiedział, że ta wpuściła go z powrotem pod swój dach. Ostatecznie to ich wspólny dom. A gdzie Justka miałaby pójść? A niech tu diabli. A co się tam stało? U chłopa nie ma święta, tak ono jesteś. Co się stało? A jelówka. Tam w łańcuch się zaplątała psia krew i musiałam z nią gimnastykować się w świątecznym ubraniu. No. Aż mnie w krzyżu coś ulupnęło. No, ty dzieciakowi podziękuj, no, co się mu ratował. No prawda, wnusiu? Babcia, ja uratowałam cielaczka. A co się tam stało? No mówię ci, że się ciele omal nie udusiła. No, tylko Mateusz akurat wlazł do obory i mnie zawołał. No, ma gospodarskie oko. A no to z niego to będzie gospodarz, panie święty. A do gospodarstwa nawykać trzeba od młoda, co by potem na starość nie przymierać z głodu. Wolam na Adama, żeby mi pomógł, bo ciele już docala z siły padło. Prawie uduszone leży, a tu po Adamie śladu nawet nie ma. No, bo on wyjechał. No, a... Ale dokąd? No Sławkę przecież miał przywieźć. No i co, tyle czasu go nie ma? No nie wiem, no może po drodze do Justki zajrzał. No, ona to cała zapomniała. Może on ją ze sobą przywiezie. Bigos czuje.
A kto chce, co by mu bigos na zdrowie poszedł, musi obowiązkowo swojuchą popić, panie święty. No i to stół też trzeba rozłożyć. Jocia, weź no te wszystkie sztućce i rozłóż tam w pokoju. A bo Boże, żłoby puste, a dama doczekać się nie można. On tu póki co jest niepotrzebny, ja sama to z Edzikiem dam radę. Kto tam gra? To Edzik podgrywa na Mateuszka organa. Och, a ty on ci gra jak wilk na cymbałach, a że zęby człowieka bolą, panie święty. O, Mateusz. No potem zagra, prawda? Ale najpierw zapalę ten zimny ogień. Ale się naparł na te zimne ognie. Bo jak nie będziesz uparty, to będziesz obdarty. No, a skąd on takie mądrości zna, co? No, a ty ode mnie, panie święty. No bo mu kiedyś całą tę mądrość życiową dokumentnie wyłożył. No wyobrażam sobie, co mu stryjo do tej głowy wcisnął. Prawdę mu rzekłem, prawdę. Pamiętaj, chłopak, co byś w życiu tak robił, jak ja we wojsku. Na sam przód się nie pchaj, a z tyłu też się nie ostawaj, bo ostatnich gryzą psy. Kufereczek se zamykaj, księdza proboszcza się słuchaj, a swoje myśli. Stryjo, to pierwsze, co jakimiś głupstwami namiesza dzieciakowi w głowie i... A dziadek też mi głupoty mówił. No co, ja? No wiesz, jak możesz tak do dziadka, Mateusz? Bo dziadek mnie okłamał. No co ty wymyślasz? Dziadek by na pewno ani ciebie, ani nikogo nie okłamał. A no to, czyja chata, tego prawda? Wczoraj dziadek wziął mnie do obory i powiedział, że jak gwiazdka się zapali, to bydło zacznie mówić ludzkim głosem. A żadna krówka nic nie powiedziała. No bo ja... A ty, posłuchaj ty starszego, panie święty. We Wigilię ten tylko słyszy bydełko Boże, ludzkim głosem gadające, co sam jestaj ci bez grzechu. Rozumiesz, chłopak? Jakieś ty nic, a nic nie usłyszą, znaczy, panie święty, co ty masz na tym swoim sumieniu jakieś grzechy, no przyznaj, no się lepiej, no. Nie go, stryjo, nie maltracuję. Bo jeszcze się do czegoś nie daj Bóg przyznaj. O, dopiero będzie kłopot. A ty lepiej się w takie święto przyznać, jak nosić we środku swoje grzechy, bo one ci zagniewają w człowieku i potem człowiek zatyka się od nich, jakby on jajko w skorupie połknął. No. Ojej, no niech go stryjo nie straszy. To dziadek ma duży grzech, bo ukrył przed panem lepieszką jego skarb. Co, ja? Ja się ukrył? Czy kto ci taki głupot nagadał? Wszyscy wiedzą. A ty to taka prawda, jako że się psi bodzi. Spokój w domu. Mateuszek, idź tam do pokoju i pomóż mamusi stół szykować. Mam zapałki zabrał ze sobą. A swoją drogą to stryjo nielicho narozrabiał z tym całym skarbem lepieszki. Ojej, na kogo Pan Bóg to i wszyscy święci? No chciałem dobrze, a wyszło mi bokiem. Ojej. I na co mnie było się tam z tą jalówką szarpać? Boli cię coś? No wciąż mnie ciągnie tu w ramieniu. A jak się teraz zacząłem mocować z tym bydlęciem, to tu, aż do lopatki ciągnie. No. Chodź do sypialni, chodź, ja posmaruję ci maścią. No ale już zaraz goście zjadą się, no to półtoraki na którą mają być, co? Na którą? No tak coś przed drugą. A stryjo przypilnuje ognia pod kuchnią, dobrze? I pomiesza kopyścią, żebym się bigos nie przypalił. A no, ale przypilnuję nóż. Zaraz tu Wanda gęś pieczoną przyniesie. Stefuś, zdejmuj marynarkę. Od choroby i starości to nie ma święta. Pewnie tak. Cała sztuka to umieć znosić to, co los nam przynosi. Koszuli nie, możesz nie zdejmować, tylko wyciągnij z portek i... Na głowę podciągnij, o tak. Już, wystarczy. Już. No i kładź się. No, może mi to jakoś rozluźni, no bo inaczej to... No nie wysiedzę przy gościach już. No. Tylko jak ci posmaruję, to chyba coś pod koszulę muszę założyć, żeby nie potłuścić. Leż no spokojnie. Leż. O, tu nawet czuję, jak ten
mięsień od łopatki to już twardszy. O! A Ircia, Ircia, co ja bym bez ciebie robił? No. Tak nieraz myślę, czy ja sobie zasłużyłem na taką żonę. Jakbyś nie miał mnie, to byś miał jakąś inną. No wiesz, że ja sobie innej nie wyobrażam. Po prostu przywykłeś do mnie. Nie gadaj, głupot, Ircia. No, przywykłeś to można do psa albo do rządu. Ale żeby z kimś tak wytrzymać tyle lat, to trzeba trafić na prawdziwego człowieka. Pewnie tak. I mnie się też jakoś udało. Boli? No trochę. No ale powiedz, Ircia, nie żałowałaś, co? Czego? No mogłaś mieć innego męża. Inne życie być miała, no... Jakbyś tak nie za gospodarza wyszła, no idź. Ale ci się zebrało na filozofowanie. Widać, to mi było w życiu pisane. Na szczęście. Dla mnie? No, dla mnie. A może wychodzi, Stefuś, że to dla nas obojga. No leż, no, nie podnoś. Ja muszę jeszcze tutaj rozsmarować. Oj, nieraz jak ja już na Justkę patrzę, to widzę ciebie jako... Cię pierwszy raz zobaczyłem. A ty zawsze za nią byłeś. No co ty gadasz? No? Czy ja byłem przeciw Adamowi? Nie, ale Justka była u ciebie ta pierwsza. Zawsze jak coś, to jej ustępowałeś. No i może dalej tak będzie. No to znaczy jak? Że będziesz ją musiał zrozumieć. Powiesz, Stefan, żona teraz nie ma lekko. Pamiętaj o tym, jakby... Tak ją dzisiaj Adam przywiózł. A, to on po nią w tajemnicy pojechał. Ne? No i co? Może z tym lotrem się tu zjawi, co? Nie zrywaj się, Stefan. Mało, że głupia wpuściła go do domu, to jeszcze chce go tutaj przywieźć. Tu. No nic nie wiadomo, ale gdyby to Izenka by podbudowało, jakby w święta mógł być z rodziną. A, nie. Albo ja, albo on. Stefan, no... Ja też mam opory, ale pamiętaj, jaki dziś dzień. O, a co się tam dzieje? Może przyjechali, co? No to uwierz już, a ja zobaczę. A co tu się dzieje? Mateusz podpalił choinkę przez te zimne ognie, no. O matko! No, na szczęście straż ogniowa była na miejscu. I tylko trzeba teraz... posprzątasz. No to, co dzieciaki zbroją, to starzy naprawią. Tak ono i jest tego. A zaraz się zjadą. Niech się mamusia nie denerwuje. Nie denerwuj się, bratówka. Tylko firanka się spaliła, a dom cały. No tak, no. Ja wiedziałam, że dziś czeka mnie jakaś niespodzianka. No i po co Edzik denerwuje mamusię, no? Niech mamusia tam nie wchodzi w ogóle. Ja wyrzuciłam Mateuszka do nas na górę i teraz razem z Edzikiem nam zrobimy porządek. No, niech się mamusia nie martwi. No jasne, koń ma dużą głowę, to niech się martwi. Edzik, mi idzie potrzymać tę choinkę, dobrze? Coście tam narobili? O, trzeba było fachowo ogień zdusić, a teraz trzeba tylko drzewko na nowo umocować. Matko, a pewno goście już jadą. Gość nie w porę, od tatarzyna gorszy, tak ono jest. No wreszcie, ja myślałam, że się was nie doczekam. Strasznie długo ta gęś dochodziła, a wybierałam najtłustszą, jaka była. A te jabłka się rozpaćkały i pani Wanda drugie renety szykowała. O, a ty ci pachnie za gąska jak marzenie. A co tu tak spalenizną zajeżdża? Spaliłaś co? Daj spokój. Pomal pożaru nie było. Mateusz zapalił zimne ognie i choinka poszła. A no to puść durnia do biura, to ja atrament wypiję. Tak samo i z tym, panie święte. Pokaż tę gęś. O matko, jak pięknie pachnie i ładna taka. Babciu, a tu są łyżki i widelce od pani Wandy. O, a co tam taka druga choinka stoi pod waszą wiatą? Dwie żeście ścieli. A, to ten gołębieski. Paulinka mi mówiła, że był u was na Wigilii. Bo babcia to ma miękkie serce. No to nasza Irena, jak kulawego spotka, to zaraz by mu swoją nogę oddała. Gadanie. A co byś zrobiła, jakby ci tak nagle chłop przyniósł wczoraj z rana piękną choinkę? Ja wczoraj tego Franka spotkałam, jak niósł drzewko na trojaki. O, mówię, jakie piękne drzewko.
A on na to, że niesie dla Jabłońskich z wdzięczności, co dla niego zrobili. A ja sobie pomyślałam, ciekawe, gdzie ją wyrąbał. Dla takich jak Gołębieski to łatwo być hojnym z cudzego. No chyba. Przecież on kiedyś to kury kradł. Póki dzięki tobie, Irena, do roboty u was się nie najął, to co cudze, to jego było. Chłopina ma trójkę dzieci na głowie. To jak mu nie pomóc? No i babcia, jak pan Gołębiewski tę choinkę przytargał, to go zaraz na Wigilię zaprosiła razem z dziećmi. Bo ta jego Danusia to razem ze mną w tej szopce występuje. A ty powiedz, no dziewuchna ty moja, ten wierszyk, coście go tu jeszcze przed Wigilią z tą gołębianką przepowiadały. No, bo Janiaczka pewnie nie słyszała, jaka to z naszej dziewuchny artystka. Teraz, oj nie. No powiedz. No powiedz, powiedz. No. To wierszka z Prowicza. To na dwa głosy mówimy. No. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pojmijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Że jak mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota, oto, co czynić wam każe, miłości najświętsza cnota. Kto z bratem żyje w niezgodzie, ten depcze orędzie najświętsze. Pięknie. Tak, Ady, tak, ono jesteś na tym świecie, panie święty. A to kiedy z tą szopką występujecie? Zaraz po świętach, w domu parafialnym. A u nas to wczoraj, to Wigilia się smętnie zaczęła. No bo Edek wzdychał, że ma dwójkę dzieci, ale jakby ich nie miał, no bo Stasiek na służbie, a Maryśka nawet nie zadzwoniła do niego. Dziś zadzwoniła. No, jak Edek sobie z Pawłem za dużo przechylili. Edek, u nas to w dawnych czasach to we Wigilię żadnego ci tam chlania nie mogło być. Ale panie święty, nie... Nikt nie mówił o chlaniu, tylko że Edek trochę sobie odpuścił, jak razem z Henkiem i Pawłem nie zaczęli sobie przypominać, jak to chodzili z Herodem. No to mówię wam, boki można było zrywać, bo Edek był za Heroda, a Heniek za diabła. I dawaj się przegadywać tymi wierszykami. Chodź tu, diable, nie podskakuj. Przed widłami ty się ratuj. A sam pamiętam, jak Eduś się brodę Heroda na mączny klej przyczepiał. Opowiadał, jak kiedyś weszli do izby u Magdziarzów. Znaczy, on jako Herod. Tak. Heniek był za diabła. No i był jeszcze anioł i Żyd z kozą. Prawdziwo? No jasne, że prawdziwo. No i tam odegrali ten swój teatr. A Magdziarz zamiast im dać na kolędę, to ich przegnał, bo rozpoznał, że za Żyda przebrany był Stasiek Rozpędek, co to do jego córki uderzał. I Magdziarz mu wstępu do domu zabronił. Dlaczego? No, bo to był biedny chłopak, a on córkę dla agronoma przeznaczył. I tak się to skończyło, że ta córka to uciekła razem z tym Rozpędkiem na ziemię zachodnie. No bo jak prawdziwa miłość, to nie ma na nią tamy. Pewnie tak. No, już wszystko na swoim miejscu. O, przyjechali. Aha, przyjechał Polonez. No co tak przy oknie sterczycie? Goście przyjechali. Justka jest? Nie, na razie widzę, jak Sławkę Adam wysadza. Stefan, wyjdź tam i pomóż jej dojść. A jak tam jeszcze jest ktoś inny? No, najwyżej twoja córka. Oby była sama. Stefan, pamiętaj, jaki dziś mamy dzień. To 2263 odcinek powieści radiowej W jezioranach.